Wirus czytania, odcinek 23. Wirus czytania, czyli próba odczarowania negatywnie kojarzącego się słowa wirus i ukierunkowania go na skojarzenia pozytywne, związane z czytaniem, z rozmową, z namysłem nad literaturą. Dzisiaj chciałabym Państwu polecić esej Virginia Woolf, Własny pokój. Pokazuję Państwu okładkę. I polecić chciałabym Państwu tę książkę z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, to jeden z najważniejszych tekstów dotyczących tego, jak postrzegana jest kobieta, jak kobieta jest odbierana, jeśli chodzi o jej funkcjonowanie w przestrzeni codzienności, ale i w przestrzeni publicznej. Po drugie, to jeden z ważniejszych tekstów samej Virginia Woolf. A po trzecie, znajdziemy tutaj co najmniej trzy ważne tezy, niezwykle aktualne także i dzisiaj. Pierwsza to metafora bardzo ważna, to właśnie tytułowy własny pokój, oraz druga, czyli posiadanie, konieczność posiadania własnych pieniędzy. Virginia Woolf mówi wprost, żeby kobieta mogła tworzyć, żeby kobieta mogła być niezależna, musi mieć własny pokój i musi mieć własne pieniądze. Czyli musi mieć miejsce i musi mieć środki, żeby móc tworzyć. I trzecia ważna kwestia, o której pisze Virginia Woolf, to przywołanie metafory siostry Szekspira. Co by było, gdyby Szekspir miał siostrę, gdyby była równie zdolna jak Szekspir i gdyby miała w sobie ogromny potencjał intelektualny i twórczy? Czy mogłaby zaistnieć? Oczywiście nie. Ile takich sióstr Szekspira na przestrzeni wieków straciliśmy? Ile takich sióstr Szekspira nie mogło pokazać tego wszystkiego, co mogłoby zmienić świat? To jest bardzo ważne pytanie, które pojawia się w tej książce. To jest bardzo ważny esej, do którego warto wracać i to jest bardzo ważna autorka, którą warto czytać. Polecam.